nie będzie kolejnej dzierżawy Parku Miejskiego. Koncert Metafory Muzyczne rozpocznie się w Kościele Zamkowym. Koncert Leszka Możdżera w sztumskim więzieniu. 30 listopada Rada Miasta Malborka odrzuciła wniosek właściciela Dinoparku na kolejną dzierżawę. Mowa o 2 hektarach gruntów w Parku Miejskim na poszerzenie działalności przedsiębiorcy. Wniosek poparło 5 radnych, 13 głosowało przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Poddaję pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za wydzierżawienie, wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat nieruchomości komunalnych położonych w Malborku pomiędzy ulicą Sportową, Tatrą Trawą, aleją biegnącą wzdłuż boiska na Polanie. Proszę bardzo, kto jest za? 5 radnych jest za. Kto jest przeciw? Trzynastu radnych jest przeciw. Kto się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało. Panie i panowie, uchwała nie została podjęta przez radnych miasta Malborka. Koncert główny Metafory Muzyczne Przenikanie z racji na skalę całego przedsięwzięcia odbędzie się w 2 miejscach. Pierwsza część odbędzie się w Kościele Zamkowym, druga w przyziemiu Karwanu. Koncert, który przypomnę jeszcze raz, rozpocznie się w Kościele Zamkowym na Zamku Wysokim w Muzeum Zamkowym w Malborku. Będzie offset dla Krynicy Morskiej. Mieszkańcy chcą gospodarczego zabezpieczenia i gwarancji finansowych dla miejscowej branży turystycznej. Wszystko w związku z planem przekopu Mierzei. Dużo przychylniej na cały projekt patrzą mieszkańcy Sztutowa. W piątek 25 listopada odbyło się spotkanie m.in. z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Grubarczykiem, który odpowiadał na pytania mieszkańców. Z całą Krynicami. Jeżeli cokolwiek będzie nie tak, i tak pójdzie z tą inwestycją, to my stracimy. Społeczeństwo Sztutowa upatruje sobie olbrzymią szansę na rozwój. No, dla Krynicy jest to ogromna szansa pod kątem zwiększenia turystyki. Już nie mówię o pompowych stronach, znaczy od strony wody. No państwo machacie ręką, bo już macie. Niezwykły prezent otrzymali osadzeni z zakładu karnego w Sztumie. W świetlicy centralnej stanęło pianino, które podarował penitentom Leszek Możdżer, znany pianista i kompozytor. 1 grudnia artysta odwiedził zakład karny w Sztumie i dał ponadgodzinny koncert. Nie zabrakło także czasu na autografy. Straż Miejska służy mieszkańcom Malborka podczas uruchamiania samochodów. Jeżeli nasz pojazd w mroźny poranek nie chce odpalić, możemy zadzwonić pod bezpłatny numer 986, a wówczas strażnicy za pomocą specjalnego urządzenia pomogą uruchomić nam auto. Woda wdzierała się w głąb lądu, zalewając plaże nie tylko w Stegnie czy Jantarze, ale także szerokie plaże w kątach rybackich. Oto jak wyglądał ostatni sztorm na Bałtyku. Nagranie jest z 28 listopada. W sobotę 26 listopada wystartowały rozgrywki Żuławskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. W sezonie 2016-17 do rozgrywek przystąpiło 18 zespołów. 8 zagra w pierwszej lidze, natomiast 10 w drugiej. Materiał wideo na żuławy-mierzeja24.pl. Czwartego grudnia w Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie oraz Świetlicach odbędzie się spotkanie z Mikołajem. Dzieci odwiedzi także Teatr Duet z przedstawieniem zatytułowanym Święta tuż tuż. Szczegóły na żuławy-mierzeja24.pl. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku zaprasza wszystkie dzieci do wesołego autobusu. Świętego Mikołaja spotkasz w autobusie linii numer 1 w godzinach od 11 do 15 na trasie Wielbark-Piaski. 6 grudnia Mikołaj przybędzie także do Sztumu, by obdarować drobnymi upominkami wszystkie napotkane dzieci. Spotkanie świąteczne rozpocznie się o godzinie 14.30 na Placu Wolności. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy już za tydzień.